dzień dobry. Dziś wybieramy się na Śnieżnik. Na Śnieżnik. 1426 metrów. Ta górka ma. Idziemy szlakiem żółtym. Jest to nasz 11 szczyt do zdobycia w koronie gór Polski. Szlak żółty, tak jak powiedziałem. Przewyższenia jakieś 725-729 metrów podejścia. Trasa według tego, co widziałem na mapkach, będzie przebiegać w większości lasem, więc być może tych widoków nie będzie dużo, no ale to zweryfikujemy już na miejscu. Zaparkowaliśmy na parkingu w Kletnie pod jaskinią Niedźwiedzią. Dojazd do tego parkingu bardzo wąskimi uliczkami, no ale spokojnie dojechać można. Z tego parkingu pod samą jaskinię, z tego co zdążyliśmy zauważyć, są meleksy i dowożą. Po drodze jest taka jaskinia, można sobie pozwiedzać. Natomiast my idziemy sobie zdobywać szczyt. Według mapki 2 godziny 50 minut. Jak znam życie, zajmie nam to 3 godziny 50 minut. No i zobaczymy. Po drodze jest schronisko. Także tam staniemy chyba sobie na chwilkę na herbatę. Dzisiaj pogoda taka, no 15 stopni. Według Meteo Blue ma nie padać. Na razie świeci słońce, przebija się gdzieś przez chmurki. No będziemy widzieć po drodze, jak to wszystko będzie wyglądać. Tymczasem widzimy się na szlaku. Można napełnić bukłaki, jeśli ktoś używa. Spróbuj, ale jaka w smaku? Zimna, ale dobra, słodka. Słodka? No. No to aż sam spróbuję. No, powiem wam, że bardzo dobra. Ta polanicy z pijalni to niech się schowa przy tej. Bardzo dobra smaku. Spokojnie można napełnić butelki i iść z tym na szlak. Polecam. Thank you.
No i już po kawie, ale po szarlotce również, po krótkim odpoczynku idziemy dalej, tym razem już ze schroniska na sam Śnieżnik, szlakiem zielonym. Naprawdę to nie wiem ile w czasie, bo naznaczenie przy schronisku jest bardzo w złym stanie. Na pewno widziałem 25 minut. Natomiast nie wiem, czy nie byłoby to godzina 25. Ale przekonamy się. Jest godzina równo pierwsza. Zobaczymy na szczycie.